Hey, what's going on? Wow, trzeci odcinek The Last of Us, pierwszego sezonu The Last of Us był na razie najlepszy ze wszystkich, które się okazały i zostawia człowieka w takim po prostu emocjonalnym bałaganie. Tak był dobry, tak świetnie przedstawiony. Wow, naprawdę wow. I ten odcinek zadaje trochę kłam tym wszystkim, którzy twierdzili, że to adaptowanie gier to nie do końca jest taka dobra sprawa, no bo co można zmienić, prawda, przy adaptacji gier? Akcja toczy się w miarę liniowo, szczególnie tak jak w Last of Us i te pierwsze dwa odcinki, które widzieliśmy, one takie były. Oczywiście były jakieś zmiany, były jakieś dodatki, ale kroczyliśmy raczej ścieżką, którą Joel, Ellie i Tess kroczyli w grze w mniejszym czy większym stopniu. No i ten trzeci odcinek pokazał, że hej, można zrobić coś inaczej i całe dzieło jako spójna całość w ogóle nie traci. I ja wiem, że ci, co grali w grę, pewnie spodziewali się po zwiastunach, że ten trzeci odcinek, kiedy jesteśmy w końcu w Lincoln, kiedy pojawia się Bill, no to będzie ten odcinek, kiedy naprawdę będzie się działo, no bo w grze tak było, prawda? Były te świetne relacje Billa z Ellie, te przekomarzania, te ich pyskówki. Było dużo skradania, było dużo walk z zarażonymi. No taka fajna przygoda w zamkniętym jakimś terenie. Krążyliśmy tam, szukaliśmy jakichś części. Tu kościół, tam żeby uruchomić samochód. Tu ucieczka przed zarażonymi oczywiście, zanim Billa spotkaliśmy. I świetnie, prawda? I jakby te relacje w ogóle Billa z Ellie mogły być taką wisienką na torcie. Pokazanie ich. No to jest coś, na co pewnie większość tych, którzy grali, czekała. I ja nie ukrywam, że okej, gdyby tak to skonstruowano i ten serial właśnie lizał jakby kartka po kartce skrypt z gry, to też wiele by się nie stało. Ale postanowiono iść zupełnie inną drogą, no i przyznam, że wyszło to naprawdę nieźle. Ja pierdolę! Masz już dosyć? Czy ja mam dosyć? Wpieprzyliście mi się do domu, uruchomiliście pułapki i prawie połamaliście mi rękę! Kim do kurwy jest ta gówniara i co tutaj robi? Gówno ci obchodzi, kim jesteś. Zamiast bowiem skradania, zamiast bowiem walki i tych rzeczy, które w grze były, dostaliśmy coś dużo bardziej satysfakcjonującego. Dostaliśmy to, co właściwie jest esencją The Last of Us, czyli fakt, że jesteś w tym świecie, który rozpadł się na kawałki i twoim celem wcale nie musi być tylko przeżycie, ale coś więcej. Możesz znaleźć sobie jakiś cel. Możesz znaleźć sobie jakąś osobę, o którą będziesz się troszczył, która będzie nadawała sens twojemu życiu. I właśnie w tą stronę ten odcinek podążył w ogóle bez straty dla całej fabuły. I czymś takim, co oddaje tą esencję The Last of Us, to pokazuje, czym ta gra jest, czym przesłanie tej gry tak naprawdę jest, jest historia Billa. I w grze otrzymujemy jej troszkę, ale nie w takich ilościach, jak właśnie w tym trzecim odcinku, który przecież miał 80 minut, a który praktycznie w całości skupił się właśnie na historii Billa, na tym, jak poznał Franka i co się między nimi działo. My name's Frank. Here's the thing, Frank. If I feed you, then every bum you talk to about it is gonna show up here looking for a free lunch. And this is not an Arby's. Well, Arby's didn't have free lunch, it was a restaurant. Całe to giereczkowe story zostaje w ogóle odstawione na boczny tor. Dostajemy taką intymną, kameralną, bardzo sensualną wręcz nawet, ale raczej taką intymną, prawda? Historię Billa, Franka, tego jak się poznali, tego jak ich relacja zaczynała się rozwijać, jak się zmieniała na przestrzeni lat. Mamy te różne skoki, ale cały czas widzimy, jak bardzo ważni oni są dla siebie. Mamy tego Billa, który przecież w grze jest przedstawiony jako taki, wiecie, trochę szalony, ale jednak pomysłowy, mega taki zwinny gościu, który pilnuje tego swojego terytorium, który to miasteczko po prostu Lincoln zamienił w taką swoją twierdzę. I okej, mamy tą esencję Billa także w serialu, ale dostajemy także sceny, kiedy widzimy go, że to jest osoba, która potrafi kochać, która potrzebuje tej miłości, która potrafi się opiekować drugą osobą, szczególnie w tym ostatnim akcie, kiedy Frank jest już chory
i kiedy no, zapada tak naprawdę decyzja o tym, że chce ukrócić swoje życie po to, by tej drugiej osobie ulżyć. I ja wiem, że ktoś powie, no okej, 80 minut dłużyło się to, pokazali budowaną relację dwóch facetów i tak naprawdę bez tego mogłoby się to wszystko obyć. Okej, ale ja się kompletnie z tym nie zgadzam. Podbudowa, którą tu zrobiono, ona nie dotyczy tego Billa i Franka, ona dotyczy naprawdę tego świata, w którym jest rozrysowane The Last of Us. Tego, jak bardzo my, jako ludzie, potrzebujemy tej drugiej osoby, które mogą nas definiować, które nadają naszemu życiu jakiś tam konkretny sens. I to jest fajne, bo Bill taką osobę właśnie w postaci Franka zdobył. I to nie na chwilę, ale na całą tą część swojego nowego życia w tym zniszczonym, w tym roztrzaskanym na świecie właśnie uniwersum już z zarażonymi i tak dalej. I to daje nam przykład, kim dla Billa jest Frank, ale z drugiej strony możemy pełniej też zrozumieć, kim dla Joela staje się, będzie w przyszłości Ellie. I to jest naprawdę piękne. I chociaż akcja tego odcinka faktycznie nie jest spieszna i można go uznać za taki filler, trochę taką odskocznię i przerwę od akcji, która no niewątpliwie nas czeka i której już też sporo mieliśmy w tych dwóch wcześniejszych odcinkach. No i oczywiście to jest treść, to jest całe clue. Ale fajnie, że w tym wszystkim jest też miejsce na pokazanie zupełnie innych rzeczy. Nie tylko tą walkę z klikaczami, nie tylko to skradanie i nie tylko ten etap drogi, który przecież właściwie trwa od początku do końca. Ale dostajemy też bardzo fajną podbudowę Billa i mam nadzieję, że też inne postacie nie będą takie w tle, tylko właśnie dostaną trochę tego swojego story. Tak, żebyśmy się nie zakręcili wokół Joela i Ellie, chociaż no to oczywiście jest absolutna podstawa, ale żeby ten świat był uzupełniany, dostawał coraz więcej głębi. No w tym trzecim odcinku udało się to fenomenalnie. Te ostatnie sceny, kiedy Frank i Bill jedzą tą swoją ostatnią kolację i Frank za chwilę pije to wino z tymi środkami, prawda, które mają doprowadzić do jego śmierci. I orientuje się, że tak naprawdę w butelce też było i Frank wypowiada te swoje zdanie, że on jest usatysfakcjonowany, ty byłeś moim celem i właściwie ja mogę się w tą ostatnią podróż udać z tobą. I to są takie emocje, po prostu człowiek zostaje pozostawiony w tym takim emocjonalnym rozgardiaszu, tak jak mówiłem na samym początku. A wszystko to wieńczy ta scena, kiedy Joel i Ellie faktycznie docierają już na miejsce i orientują się, że Bill i Frank nie żyją, więc to jest zupełnie inaczej niż było w grze, kiedy oni się spotkali, kiedy interakcje między nimi były. Tu jest to zmienione, tu się w ogóle nie spotykają, mamy jedną przedstawioną historię, która przeplata się z historią Joela i Ellie, ale w zupełnie inny sposób, taki dający do myślenia, prawda? I kiedy oni odjeżdżają z Lincoln i kamera cofa się w to okno sypialni, gdzie Frank i Bill zmarli, wow, prawda? No to jest coś, co sprawia, że ten trzeci odcinek to jest naprawdę chyba jeden z lepszych epizodów jakiegokolwiek serialu ostatnich lat. Myślę, że śmiało mogę użyć takiego stwierdzenia. I pewnie ktoś może powiedzieć, no Joela i Ellie było trochę mało. Pewnie, że było mało, ale tu jakby lupa skupiła się na esencji, na oddaniu tego, czym jest przesłanie The Last of Us, czym ten serial, ten świat, ta gra jest i ja to kupuję na maksa i mi ten odcinek się w ogóle nie dłużył, gdyby trwał jeszcze kilkanaście minut, nie miałbym w ogóle z tym żadnego problemu. Także to są takie wrażenia, gorące impresje po trzecim odcinku. Ja jestem zachwycony, mam nadzieję, że ten poziom będzie utrzymany, chociaż gdzieś tam słyszałem, że ten trzeci odcinek właśnie jest najlepszym z całego sezonu. Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że ten poziom będzie rósł, albo przynajmniej będzie utrzymany, bo no, na razie po tych trzech odcinkach jest mocno. Także dajcie znać, co wy o tym myślicie, jak ten trzeci odcinek przyjęliście. Komentarze są oczywiście do waszej dyspozycji. W tym odcinku, w tej recenzji, w tych wrażeniach, to już wszystko. Zapraszam do kolejnych materiałów, no i co tydzień oczywiście do naszych regularnych podsumowań kolejnych epizodów The Last of Us. Ja się z wami żegnam, cześć!